Do Annogórskiego Sanktuarium na uroczystości odpustowe ku czci podwyższenia Krzyża Świętego co roku przyjeżdżają, a także przychodzą pieszo tysiące wiernych, nie tylko z Opolszczyzny. Zdążają tu również pielgrzymi z sąsiednich województw, zwłaszcza śląskiego. Pierwsze uroczystości odbyły się w 1764 roku, kiedy poświęcono Annogórską Kalwarię. W tym roku przypada więc jubileusz 250-lecia obchodów kalwaryjskich. Ich rozpoczęcie już w czwartek, 11 września, zakończenie w niedzielę 14. Natomiast w sobotę, już po zmroku, nabożeństwo ze świecami w Grocie Lurdzkiej. Niezwykłe i wzruszające. Kto chce przeżyć te niezapomniane chwile, w najbliższy weekend powinien odwiedzić sanktuarium na Górze Świętej Anny. Zapraszamy!